Znajdź obraz odcinka w obrocie o minus 90 stopni wokół początku układów współrzędnych. To jest nasz odcinek. Chcemy go obrócić wokół początku układu. Klikamy narzędzie do obracania. Tutaj przesuniemy nasz środek obrotu. Obracamy dookoła początku układu, dlatego środek obrotu jest tutaj. Kąt obrotu to minus 90 stopni, czyli obracamy w tym kierunku. Łapiemy myszą i kręcimy. Minus. Ok, jeszcze raz. Minus 90. Te strzałki w tym ułożeniu przecinają oś X. Jeżeli chcemy obrócić o minus 90 stopni, to ta podwójna łukowata strzałka powinna po obrocie przecinać ujemną część osi Y. I tak ją obrócimy. Gotowe. Obróciłem ten odcinek o kąt minus 90 stopni dookoła początku układów współrzędnych. Teraz odpowiedzmy na pytania. Kiedy obracamy odcinek, to jego obraz jest oczywiście, że jest też odcinkiem. Wiemy, że tak jest, ponieważ obraz ma dwa punkty końcowe początek i koniec. Obraz w tym obrocie jest takiej samej długości jak odcinek początkowy. Nie zmieniliśmy długości tego odcinka, obróciliśmy go tylko dookoła pomarańczowej kropki.